Poczekaj, teraz tak. Nie wiem, pan burmistrz jeszcze rozmawia. Weź stuknij dzwoneczkiem. Otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej w Tykocinie. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych, sołtysów, zaproszonych gości, pana burmistrza Mariusza Dudzińskiego, przedstawiciela KRUS-u, pana Łukasza Gilewskiego, dyrektora Centrum Kultury, pana Tadeusza Wądołowskiego, panią kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Cecylię Zalewską, panią skarbnik Dorotę Sadowską, pracownicę Urzędu Miejskiego w Tykocinie Martę Okułę, pracownicę Urzędu Miejskiego panią Beatę Maliszewską, radnego Rady Powiatu Białostockiego pana Adama Backiela oraz dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie pana Wojciecha Andraszka. Odczytam teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miejskiej w Tykocinie. Punkt czwarty. Prezentacja konkursu poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2018 rok. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tykocin na lata 2019-2027. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2019 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z jednego z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody nr 1151, zwanego Aleja Drzew Stelmachowo. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Punkt 10. Podjęcie uchwały uchwalenia programu osłonowego Pomoc Gminy Tykocin w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Punkt 11.
podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania gminy Tykocin w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi. Punkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Wolne wnioski i informacje. Punkt 16. Zakończenie sesji. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Zatem przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Ile osób? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, do protokołu z trzeciej sesji Rady Miejskiej. Czy radni wnoszą jakieś uwagi do protokołu z trzeciej sesji naszej Rady? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z trzeciej sesji? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół przyjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego, do prezentacji konkursu Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Poproszę pana Łukasza Agilewskiego o prezentację. Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Rada, Szanowni Państwo. To już chyba stało się tradycją, że pod koniec roku mamy zaszczyt przebywać tutaj u Państwa na sesji. Jest to związane z tym, że już niezmiernie od kilku, już nawet kilkunastu lat na terenie gminy Tykocin jest prowadzony konkurs Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Dlaczego gmina Tykocin? Gmina Tykocin jest jedną z kilku gmin, która na terenie powiatu białostockiego zajmuje się, znaczy większość gospodarstw, większość rolników zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, opasowego, co za tym idzie produkcją mleka. A wiadomo, że czynnik zwierzęcy, czynnik mechaniczny od maszyn rolniczych, a także czynnik ludzki są to jedne z głównych przyczyn wypadków przy pracy rolniczej. Stąd nasze działania prewencyjne kierujemy tam, gdzie te zagrożenia wypadkowe występują. I dlatego te działanie już jest właśnie nieprzerwanie kontynuowane na terenie gminy Tykocin. Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu niezmiernie od kilkunastu lat jest taki sam. Szerzenie, popularyzacja zasad dotyczących BHP w gospodarstwie rolnym i stosowanie tych zasad we własnych gospodarstwach rolnych. Nasz konkurs przebiega tak jakby w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu odbył się 27 grudnia, który polegał na tym, że komisja konkursowa w składzie Piotr Koroziński, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tykocinie i moja skromna osoba, zwizytowaliśmy gospodarstwa, które zgłosiły chęć udziału w tym konkursie. Podczas pierwszej wizytacji w konkursie stwierdziliśmy, znaleźliśmy powiedzmy jakieś zagrożenia, które występują w gospodarstwie i mają wpływ na pracę, na bezpieczeństwo osób mieszkających w tym gospodarstwie i osób pracujących na tym siedlisku, czy też również w gospodarstwie. Dana osoba otrzymywała taki arkusz roboczy, na którym były te zjawiska niebezpieczne, czy te zagrożenia wypisane. I miała dwa tygodnie na zniwelowanie tego, bądź w jakimś stopniu zmniejszenie skali
występowania tych zagrożeń w taki sposób, aby ta praca w gospodarstwie była łatwiejsza i nie przynosiła ze sobą tyle zagrożeń. Po około 2 tygodniach, to było chyba w tamtym tygodniu, ponownie zwizytowaliśmy gospodarstwa i stwierdziliśmy, że wszyscy uczestnicy konkursu wykonali co najmniej 5 zagrożeń. Łącznie chyba było wykonanych, żeby Państwa nie oszukać, około 25 zagrożeń, które miały jakiś tam wpływ na bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Chciałbym jeszcze powiedzieć dosłownie kilka słów na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Tykocin. Kiedy dzisiaj tak pozwoliłem sobie zajrzeć w statystyki, jak zaczynałem pracę, to był chyba 2008 rok, to gmina Tykocin była w tym takim czubie, jeżeli chodzi o wypadkowość na terenie powiatu białostockiego. W roku 2008 wypadków w rolnictwie było około 35. Natomiast w roku 2017 już tych wypadków było 24, natomiast na dzień dzisiejszy jest 17 wypadków. Czyli jak się nic tam złego nie zdarzy, to będzie to rok, gdzie odnotowaliśmy najmniej wypadków na terenie gminy Tykocin. Przy czym zaznaczam, że na chwilę obecną ubezpieczonych u nas w KRUS-ie są 1042 osoby zamieszkałe na terenie gminy Tykocin. Teraz może przejdę do tych przyjemniejszych rzeczy, czyli wiadomo, jak jest jakiś konkurs, trzeba coś zrobić, są też nagrody. W roku bieżącym 4 osoby wzięły udział w konkursie. Były to 4 osoby z obrębnych wsi, nie z tej samej wsi. I tak, w konkursie wzięli udział Józef Grącki, to będzie miejscowość Łaziuki, Ireneusz Rzędzian, Rzędziany Kolonia, Karol Gogoleski, Jerzewo Stare i Krzysztof Nowe, przepraszam, Krzysztof Klimaszewski, Łaziuki. Wszyscy Państwo, Panowie wykonali te zalecenia, także nie przyznawaliśmy tutaj konkretnych miejsc, tylko dla każdego nagrodę za wykonanie tych zaleceń prewencyjnych zleconych przez komisję konkursową. Także może ja poproszę pana burmistrza o pomoc w wręczeniu nagród. Poprosimy pana Krzysztofa Klimaszewskiego. Poprosimy drugą z osób, jest to Karol Gogolewski. Zapraszam. No właśnie. Zapraszamy jeszcze kolejną, 3. osobę. Jest to pan Józef Grącki, sołtys. Tak jest. Zobaczcie Państwo, prawda? I została nam jeszcze 4. osoba. Jest to pan Ireneusz
Rzędzian. Zapraszam. Zapraszam tutaj jeszcze. Zobaczcie Państwo, jeszcze jedna kwestia. Jak władza jest przyjazna ludziom, prawda? Cztery osoby dostały nagrody. Nagrody, tak jak tutaj wspomniał Pan Łukasz, są ufundowane z KRUS-u i z Urzędu Miejskiego. My się bardzo z tego tytułu cieszymy. Mamy nadzieję, że na następną edycję w następnym roku też będą, tak, że będą takie, będzie taki konkurs przeprowadzony. Gratuluję uczestnikom tego konkursu i mam nadzieję, że za rok będzie te warunki bezpieczeństwa w naszych gospodarstwach będą jeszcze lepsze. Dokładnie tak. Także ja ze swojej strony dziękuję i myślę, że osoby nagrodzone tutaj będą świeciły przykładem dla sąsiadów czy dla bliskich z rodziny. Tak jak widać, ta wypadkowość na gminie Tykocin spada z roku na rok. Mam nadzieję, że do końca do zera nie spadnie, bo nie będę miał co robić, ale oby tak dalej. Gratuluję jeszcze raz serdecznie. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom konkursu. Przechodzimy teraz do punktu 5 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2018 rok. Poproszę panią Dorotę Sadowską, panią skarbnik o opinię. Szanowni Państwo, w projekcie zmian w budżecie w poprzedniej wersji wystąpiły błędy rachunkowe i dlatego przekazano Państwu dzisiaj wersję już poprawioną, sprawdzoną. I tak zmieniamy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o 51 tysięcy i zmniejsza o 43 tysiące. Zwiększamy w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, a zmniejszamy, gdyż nie wpłynęły dochody. I tak zwiększamy opłaty za zajęcie pasa drogowego 3,5 tysiąca. Zmniejszamy dochody z tytułu darowizn na drogi 1000 zł. Zwiększamy o 3444 zł dochody związane z utrzymaniem dróg gminnych. I zwiększamy o 29 756 dochody z tytułu podatków, w tym z podatku od środków transportowych, opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. A zmniejszamy plan dochodów o 5 tysięcy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Zwiększamy też o 2700 wpływy z opłaty adiacenckiej. I zwiększamy o 11 600 dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonej na utylizację azbestu. I też zmniejszamy o 37 tysięcy dochody z tytułu dofinansowania inwestycji modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie. To była zaliczka, ona wpłynęła o 37 mniejsza w tym roku, ale za to o 37 tysięcy otrzymamy więcej w przyszłym roku. I w zakresie wydatków zwiększamy plan o 2 tysiące i zmniejszamy o 294. I tak zwiększamy wydatki o 2 tysiące na przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdyż tutaj za mała kwota była zaplanowana, a potrzeby są duże. Zmniejszamy też wydatki na drogi. Tu w trakcie roku było duże zwiększenie wydatków na drogi, jednak te kwoty nie zostały wykorzystane. I dlatego tutaj zmniejszamy. I tak o 104 tysiące zmniejszamy wydatki na remonty dróg gminnych i o 125 tysięcy na inwestycje na drogach gminnych. Też zmniejszamy o 15 tysięcy wydatki inwestycyjne na potrzeby urzędu i o 50 tysięcy dotacje na wydatki inwestycyjne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. I tak w wyniku zmian w budżecie zmniejszy się deficyt budżetu o 300 tysięcy. I te 300 tysięcy przeznaczamy na dodatkową spłatę raty kredytu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie, także przechodzę do odczytania uchwały.
Uchwała nr 4/16/2018 Rady Miejskiej w Tygocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tygocin na rok 2018. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienić plan dochodów budżetowych. Punkt pierwszy. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 51 tysięcy złotych. Punkt drugi. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43 tysiące złotych zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Zmienić plan wydatków budżetowych. Punkt pierwszy. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2000 zł. Punkt drugi. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 294 tysiące złotych zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Budżet po dokonanych zmianach wynosi. Punkt pierwszy. Dochody ogółem. 32 321 383 zł, w tym dochody bieżące 26 609 853 zł, dochody majątkowe 5 711 530 zł. Punkt drugi. Wydatki ogółem 36 292 660 zł, w tym wydatki bieżące 25 682 594 zł, wydatki majątkowe 10 610 066 zł. Paragraf czwarty, paragraf czwarty. Deficyt budżetu w wysokości 3 971 277 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 110 000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 861 277 zł. Paragraf piąty. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf szósty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf siódmy. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 721 277 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Przychody 2 373 zł. Koszt 2 347 284 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 9, punkt 1. Ustala się dochody w kwocie 91 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 287 zł na realizację zadań określonych w programie, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Punkt drugi. Ustala się wydatki w kwocie 1000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 7. Paragraf 11. Paragraf 7 uchwały nr 34/245/2017 Rady Miejskiej w Tygocinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tygocin na rok 2018 otrzymuje brzmienie. Paragraf 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na podpunkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł. Podpunkt 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 110 000 zł. Podpunkt 3. Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 750 000 zł. Paragraf 12.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Teraz punkt szósty. Przechodzimy do punktu szóstego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tykocin na lata 2019-2027. Nie będziesz mówić? Tak. Także poproszę panią Dorotę Sadowską. Szanowni Państwo, tutaj też została przedstawiona, przedłożona wersja już poprawiona, bo to tyle tych jest rubryk, że bardzo dużo kwot i właśnie czasami zdarzają się pomyłki. I tak tylko WPF został już omówiony na komisjach Rady. To tylko takie ważniejsze kwoty. Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie 6 milionów 430 tysięcy. I w 2019 roku spłacimy kredyt w wysokości 650 tysięcy. Do budżetu na 2019 rok wprowadzono wolne środki w wysokości 1 050 000. Tutaj z przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że powinny pozostać środki jeszcze 1 300 000 zł. Czy tak już niedużo będzie tych zaskórniaków? I w 2019 roku planuje się zwiększyć zadłużenie o 600 tysięcy. Będzie to kredyt długoterminowy na 3 lata i będzie spłacany po 200 tysięcy rocznie. I na koniec 2019 roku, po już zaciągnięciu kredytu, zadłużenie wyniesie 6 milionów 380 tysięcy, co stanowi 21,83% planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia, raty i odsetki w 2019 roku planuje się wydać 800 tysięcy, co stanowi 2,74% planowanych dochodów, a dopuszczalny wskaźnik spłaty naszych zobowiązań kredytowych to jest 8,64%. Roczna spłata kredytów zaciągniętych w poprzednich latach wyniesie tak od 750 tysięcy do 950 tysięcy rocznie. Tutaj w załączniku przedsięwzięcia dodano tylko jedno przedsięwzięcie, na które jest podpisana umowa. Jest to rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin. A w przyszłości, jeżeli będą podpisywane umowy na dofinansowanie, będą wprowadzone też te przedsięwzięcia. I tutaj z załącznika też wieloletniej prognozy finansowej wynika, że rocznie na wydatki majątkowe możemy przeznaczać od 1 650 000 do nawet do 2 340 tysięcy rocznie. 2 miliony 340 tysięcy rocznie, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy może są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? W takim razie przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała numer 4/17/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tykocin na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska uchwala, paragraf pierwszy, wieloletnią prognozę finansową gminy Tykocin na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.
Paragraf trzeci. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Tykocin na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf szósty. Traci moc z dniem 31 grudnia 2018 roku uchwała nr 34/244/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tykocin na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wraz ze zmianami. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Przechodzimy teraz do głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2019 rok. Także poproszę teraz wszystkie komisje o wydanie opinii. Najpierw poproszę Komisję Infrastruktury i Finansów o zaopiniowanie budżetu. O przeczytanie opinii. Witam wszystkich Państwa tutaj zebranych, komisję i burmistrza również. Komisja Infrastruktury i Finansów na posiedzeniu w dniu 17 grudnia pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2019 rok. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury i Promocji, także i zastępcy, jestem upoważniona do przeczytania opinii. Komisja Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 18 grudnia pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2019 rok. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii. Opinia numer 1, /2/2018. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 19 grudnia 2018 roku o projekcie budżetu gminy na rok 2019. Komisja rewizyjna w osobach Emil Wesołowski, przewodniczący, Roman Klimaszewski, zastępca przewodniczącego, Stanisław Rogolewski, członek komisji, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt budżetu gminy Tykocin na rok 2019 wraz z autopoprawką. Projekt budżetu gminy został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą nr 2/00310/71/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku. Projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 29 134 000 zł i wydatki w kwocie 29 804 000 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 23 376 652 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6 850 648 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty z kredytu w wysokości 600 tysięcy złotych i wolnymi środkami w kwocie 70 tysięcy złotych. Po wprowadzeniu przez burmistrza autopoprawki dochody wynoszą 29 227 300 zł, a wydatki 30 227 300 zł.
deficyt w wysokości 1 000 000 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 600 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 400 000 zł. Dziękuję bardzo za przedstawione opinie. Czy są jeszcze może jakieś uwagi odnośnie projektu? Nie muszę to przeczytać. Przechodzę do odczytania uchwały projektu. Uchwała numer 4/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2019. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 227 300 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 26 322 130 zł. Dochody majątkowe w wysokości 2 905 zł. Jakiś błąd jest chyba. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf drugi. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 227 300 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 23 476 652 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 6 750 648 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf trzeci. W budżecie tworzy się rezerwy. Podpunkt pierwszy. Ogólną w wysokości 144 165 zł. Podpunkt drugi. Celową w wysokości 116 000 zł z przeznaczeniem na. Podpunkt A. Zarządzanie kryzysowe w kwocie 66 000 zł. Podpunkt B. Wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50 tysięcy zł. Paragraf czwarty. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf piąty. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z podpunkt pierwszy, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600 tysięcy zł. Podpunkt drugi, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 400 tysięcy zł. Paragraf szósty, łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 650 000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 650 000 zł zgodnie z załącznikiem numer 4. Paragraf 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na podpunkt pierwszy. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 tysięcy zł. Podpunkt drugi. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 798 075 zł. Paragraf 8. Punkt 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Punkt drugi. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Punkt trzeci. Ustala się dochody w kwocie 610 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 835 000 zł 680 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Punkt 4. Ustala się dochody w wysokości 20 tysięcy zł oraz wydatki w wysokości 20 tysięcy zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Paragraf 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Przychody 2 186 300 zł, koszty 2 180 088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Dochody 244 tysiące zł, wydatki 244 tysiące zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 12. Upoważnia się burmistrza do: punkt 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską. Punkt 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności i wykraczają poza rok budżetowy. Punkt 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Punkt 5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tykocina. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę, jedno zdanie. Może pan, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję radnym za przyjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok. Natomiast wszystkich osób, które są tutaj na sali, chciałbym zwrócić uwagę na paragraf 8, punkt 3. To jest taka moja prośba na ten rok, na 2019 rok, kwestia, którą musimy my wszyscy wspólnie przemyśleć. Mianowicie, w budżecie na 2019 rok w zapisie punktu 3 jest mowa o dochodach z tytułu gospodarowania odpadami. Dochody mamy w wysokości 610 tysięcy złotych, a wydatki mamy w kwocie 835 tysięcy złotych. Czyli mamy różnicę ponad 200 tysięcy. Chciałbym, żebyście państwo i sołtysi, i panowie radni, i państwo radni też, w rozmowach z mieszkańcami podjęli sprawę segregacji odpadów. Bo na dzień dzisiejszy te 200 tysięcy my pokrywamy z budżetu gminy. Różnica między odpadami, które są segregowane, a niesegregowane, to jest 7,5 zł, a 10. W gminach sąsiednich różnice te są stuprocentowe, czyli jest tak, że na przykład jeżeli płaci się za segregowane 7,5 zł, to niesegregowane 15 zł. U nas jest to jeszcze niewielka różnica, na dzień dzisiejszy 2,5 zł. Prosiłbym, żeby rozmawiając z mieszkańcami gminy,
żebyście uczulali na to i żeby mieszkańców przygotować do tego, że będziemy od 2020 roku stawiali duży nacisk na segregację śmieci. Dlatego, że nie może być tak, że z budżetów gminy będziemy w nieskończoność dokładać, a ceny na pewno będą rosły. W tym roku ogłosiliśmy przetarg na zagospodarowanie tych odpadów. Zgłosiła tylko się jedna firma, firma MPO. Staliśmy przed dylematem, co zrobić z tym przetargiem, bo wzrost opłat był o 16%. W naszej gminie to i tak jeszcze było niedużo, bo gmina sąsiednia, na przykład Krypno, miała wzrost opłat o 100%. Więc te 16% u nas jeszcze w rozmowie tutaj z panią skarbnik i w konsultacjach w komisjach naszych miejskich stwierdziliśmy, że to są jeszcze te 100 tysięcy, które mamy dołożyć w 2019 roku. Jest to kwota, którą dołożymy z budżetu. Natomiast w budżecie na 2020 rok chciałbym, żeby te opłaty za niesegregowane śmieci były wyższe. Dlatego proszę was, drodzy sołtysi, drodzy radni, o to, żeby z mieszkańcami na ten temat już zacząć rozmawiać. Po prostu uważam, że musimy społeczeństwo przygotować do tego procesu, tej segregacji, bo wzrosty cen będą po prostu nieuniknione. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do 8. punktu porządku obrad odnośnie zniesienia statusu pomnika przyrody. Poproszę panią Beatę Maliszewską o zabranie głosu. Szanowni państwo, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku wystąpił z wnioskiem do burmistrza Tykocina o zniesienie statusu pomnika przyrody z jednego z drzew wchodzących w skład Alei Drzew w Stelmachowie. Projekt uchwały został przekazany do uzgodnienia dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Należy nadmienić, iż przedmiotowe drzewo posiada pęknięty pień, przez co utraciło walory przyrodnicze i stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Na rzutniku możemy zauważyć zdjęcia przedmiotowego drzewa. Zdjęcia zostały wykonane podczas wizji lokalnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś uwagi odnośnie pomnika przyrody? Pytania? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzę do odczytania projektu uchwały. Uchwała nr 4/19/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z jednego z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody nr 1151 zwanego Aleją Drzew w Stelmachową. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Pozbawia się statusu pomnika przyrody następującego drzewa. Jesion wyniosły o obwodzie pnia 240 cm, wysokości około 8 metrów, znajdujący się na działce o numerze geodezyjnym 151/2, położonej w Stelmachowie, gmina Tykocin, wchodzący w skład pomnika przyrody nr 1151, zwanego Aleja Drzew Stelmachowo, stanowiący własność Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem nr 3/94 Wojewody Białostockiego z dnia 17 listopada 1994 roku. Punkt drugi. Współrzędne geograficzne i geodezyjne drzewa, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, mapę przedstawiającą usytuowanie oraz dokumentację fotograficzną określają kolejno załączniki numer 1, numer 2 i numer 3 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Zniesienie statusu pomnika przyrody z drzewa określonego w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców, które z powodu złego stanu utraciło walory przyrodnicze.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tykocina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego porządku obrad. Punkt 9. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Tykocin. Poproszę panią Martę Okułę o zabranie głosu. Szanowna Rado, uchwała ta dotyczy niewielkiej działki położonej tu w sąsiedztwie przy ulicy Zatylnej w Tykocinie o powierzchni 246 metrów kwadratowych. Działka ta zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Ona była przedmiotem umowy najmu z dotychczasowym najemcą i dotychczasowy najemca w związku, że umowa przestała obowiązywać, wystąpił z wnioskiem o możliwość podpisania kolejnej umowy najmu. Z uwagi na to, że zgodnie z artykułem 18 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że do podpisania kolejnej umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata potrzebna jest zgoda rady, w tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest konieczne przez Radę Miejską. Dziękuję. Czy są może jeszcze jakieś pytania do pani Marty odnośnie tej nieruchomości? Także dziękuję pani. Przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała numer 4/20/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Tykocin na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Pomijam podstawę prawną. Paragraf 1, punkt 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę Tykocin kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości z tym samym najemcą na okres powyżej 3 lat. Punkt 2. Przedmiotem najmu, o którym mowa w ustępie 1 jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1833/9 o powierzchni 246 metrów kwadratowych położona przy ulicy Zatylnej w Tykocinie. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy najmu nieruchomości, o której mowa w ustępie 1. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tykocina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy teraz do głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ogłaszam teraz 15-minutową przerwę.
Zapraszam wszystkich do dalszej części sesji. Smacznego. Przechodzimy do 10. punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały uchwalenia w sprawie programu osłonowego Pomoc gminy Tykocin w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Poproszę panią Celinę Zalewską o zabranie głosu. Szanowni radni, ponieważ 1 stycznia 2019 roku wchodzi nowy program dotyczący dożywiania. To jest wieloletni rządowy program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. I program ten zastąpi dotychczas obowiązujący program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. W związku z tym, że my będziemy realizować ten program, bo obowiązuje nas tak jak wszystkie inne gminy w Polsce, jesteśmy zobligowani do przygotowania uchwał, które nam w tym pomogą. Między innymi po to jest ten osłonowy program, który właśnie przedłożony został Państwu radnym do uchwalenia na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy może radni mają jakieś uwagi czy pytania odnośnie tego programu? Jeżeli nie, to przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała nr 4/21/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia programu osłonowego Pomoc gminy Tykocin w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Uchwala się program osłonowy Pomoc gminy Tykocin w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 34/247/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego dotyczącego dożywiania. Pomoc gminy Tykocin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tykocina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do 11. punktu porządku obrad. Kolejny raz poproszę panią Celinę o zabranie głosu. Szanowni radni, ponieważ program, który został uchwalony przez Radę Ministrów uchwałą nr 140 z dnia 15 października 2018 roku i nosi nazwę Wieloletni Program Rządowy Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023.
Przewiduje on możliwość korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób, które spełniają warunki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Kryteria do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej w przypadku osób w rodzinie wynosi 528 zł na osobę, a w przypadku osób samotnych 701 zł na osobę, ponieważ ten nowo obowiązujący program od 1 stycznia zakłada, przewiduje korzystanie przez osoby do 150% takiego kryterium, w związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kryterium. Dziękuję. Dziękuję również. Czy może ktoś ma jakieś uwagi czy pytania odnośnie tego programu? Przechodzimy do odczytania uchwały. Uchwała numer 4/22/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 do wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w artykule 8 ustęp 1 podpunkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Paragraf 2. Traci moc uchwała numer 34/249/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tykocina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Przechodzimy teraz do głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. W sprawie zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych. Także jeszcze raz poproszę panią Celinę Zalewską o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzę do odczytania uchwały.
Uchwała nr 4/23/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 34/248/14 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz określenia warunków odpłatności w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tykocina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt obrad, 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania gminy Tykocin w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi. Czy mają państwo jakieś pytania odnośnie? Czy ktoś chce się wypowiedzieć? Pan burmistrz, proszę bardzo. Tak. Droga Rado, pani przewodnicząca. Drodzy państwo, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, poprosiliśmy, czy może jest taki projekt tej uchwały i prosimy o to, żeby Rada przyjęła ten projekt z uwagi na to, że Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, tak jak sama nazwa wskazuje, w skład tego stowarzyszenia wchodzą gminy, które leżą przy rzece Narew. To jest stowarzyszenie powstałe w wyniku połączenia jakby tych gmin, ale tylko w sensie takim do pozyskiwania środków unijnych. Przez to stowarzyszenie, między innymi nasza gmina, pozyskuje właśnie pieniądze unijne. I dlaczego akurat moja osoba i zastępcy burmistrza, czyli pana Roberta Sidorskiego? Otóż w miesiącu styczniu 2019 roku będziemy za chwilę składać wniosek dotyczący dofinansowania na, to się tak ładnie nazywa, ścieżkę dydaktyczną nad rzeką Narew tutaj. Czyli ogólnie mówiąc deptak. Jesteśmy, że tak powiem, w tym temacie najbardziej zorientowani na dzień dzisiejszy i reprezentowanie naszej gminy poprzez moją osobę albo osobę zastępcy burmistrza jest jakby w tym wypadku zasadne. Więc proszę Wysoka Rado i o to, żeby tą uchwałę przyjąć. My ze swojej strony postaramy się, aby wszelkie środki unijne, które będą przez to stowarzyszenie mogły zaistnieć w naszej gminie, dołożymy wszelkich starań, żeby te środki do nas dotarły i żebyście mieszkańcy, wy jako mieszkańcy byli zadowoleni z tego reprezentowania naszej gminy przeze mnie i przez zastępcę. Dlatego proszę o podjęcie tej uchwały w tym kształcie, jakim ona jest. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy może ktoś jeszcze ma pytania do pana burmistrza odnośnie stowarzyszenia? Jeżeli nie, to przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała nr 4/24/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania gminy Tykocin w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Do reprezentowania gminy Tykocin w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi wyznacza się po pierwsze pana Mariusza Dudzińskiego, burmistrza Tykocina, po drugie pana Roberta Sidorskiego, zastępcę burmistrza Tykocina. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 4/28/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania gminy Tykocin w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zapraszam państwa do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14 naszych obrad. Są to interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania odnośnie naszych spraw? Skoro nie ma, to przechodzimy do następnego punktu. Punkt 15. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo, czy ktoś ma do przekazania jakieś informacje? To może jeszcze ja raz skorzystam z okazji. Drodzy państwo, w projekcie budżetu na 2019 rok są zapisane, mieliście państwo dokumentację, są zapisane różne inwestycje. W projekcie budżetu na rok 2019 starostwa powiatowego, między innymi jest dzisiaj z nami radny powiatowy, były też wpisane inwestycje, które mają być wykonane na terenie naszej gminy. Gminy Tykocin, między innymi jedną z takich inwestycji jest droga w Łopuchowie. Mówię o tej części od skrzyżowania do końca wsi, czyli ten bruk, który tam jest. Sytuacja, jaka na dzień dzisiejszy jest w starostwie powiatowym, wygląda następująco. O te wszystkie, wiecie państwo, że projekt budżetu wiąże się z tym, że to jest tylko projekt, aczkolwiek ma pewne zobowiązania względem starostwa powiatowego i gmin, które zgłaszają wnioski do projektu. W przypadku inwestycji, które mają być wykonane na gminie Tykocin, mamy takie informacje, że będą dołożone wszelkie starania, żeby te inwestycje, które zgłosiła poprzednia rada i poprzedni burmistrz wnioskiem do wykonania tego w 2019 roku, że będą te inwestycje brane pod uwagę w bardzo dużym stopniu. Natomiast starostwo powiatowe oprócz gmin, które złożyły swoje wnioski, ma jeszcze gminy, które należą do tak zwanego białostockiego obszaru funkcjonalnego, tak zwany BOF. I tutaj na ten temat jeszcze ma parę słów do powiedzenia radny powiatowy. Chcę, żebyście państwo mieli pełną taką informację tego, jak starostwo powiatowe na 2019 rok będzie środkami dysponować. Dziękuję bardzo za głos i za zaproszenie. W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że do BOF-u należy tak naprawdę 10 gmin, z czego 9 jest z powiatu białostockiego. Jest to gmina Choroszcz, Czarnobiałostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraś, Turość Kościelna, Wasilków i Zabudów. Specyfika projektów BOF-u polega na tym, że 85% daje Unia, pozostałe 15% daje powiat sam lub z gminą. Po 50, czyli tam po 7,5%. Gdy projekt ten był, powstawał 4 lata temu, ceny były inne, jak wiemy, materiałów i robót. Obecnie, gdy te ceny wzrosły, tą różnicę nie pokrywa Unia Europejska z dofinansowań, tylko powiat razem z gminą. Więc gdy robocizna wzrosła tam na poziomie około tam 30% z materiałami, no to wtedy tą różnicę musimy pokryć my.
Stąd też okrojone są inwestycje na rok 2019. A to z tego powodu, że jeśli nie zrealizujemy chociaż jednej inwestycji w ramach BOF-u, będziemy musieli zwrócić dotację, którą otrzymaliśmy do tej pory w wysokości 6 milionów. Także teraz wszystkie środki są przeznaczane na realizację inwestycji BOF-owskich, w tym także takich jak ścieżki rowerowe czy tego typu rzeczy, tak? Ich wartość wzrosła bardzo, bardzo dużo. Jeszcze z ostatniej sesji chciałbym powiedzieć, że podwyższyliśmy bonifikatę za opłatę tak zwaną przekształceniową za użytkowanie wieczyste do poziomu 98%. Z tego co wiem, na terenie niestety naszej gminy powiat nie ma takich nieruchomości. Takie nieruchomości były w Szymkach, w gminie Michałowo i w Supraślu. Także tam mieszkańcy będący w użytkowaniu takich nieruchomości zapłacą po prostu mniejszą cenę, tak, opłatę przekształceniową. I tak naprawdę tyle. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. Ja tylko tutaj jeszcze dodam jedną kwestię, bo akurat szkoda, że u nas nie ma takich nieruchomości, gdzie byłoby to obniżone do tego stopnia. Żałuję, aczkolwiek, tu już dodam kolejną sprawę, staram się, żeby w tym roku takie nieruchomości weszły w posiadanie naszej gminy. Mianowicie chodzi mi tutaj o działkę po byłej stacji paliw. Chodzi o działkę, którą dysponowało kiedyś Orlen. Staramy się o tą działkę. Ta działka jest własnością Skarbu Państwa i należy do Starostwa Powiatowego. Obecnie we władaniu jest PKN-u Orlen. Z racji tego, że oni zakończyli swoją działalność na tej działce, nam się ta działka, że tak powiem, przyda i będę rozmawiał z panem starostą na temat tej działki. Jeżeli chodzi jeszcze, kończąc jakby całą sesję i sprawy budżetowe na 2019 rok. Zapewniam jako burmistrz, że będą na pewno wykonane inwestycje w 2019 roku odnośnie budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie. Będzie robiony remont tego budynku z zewnątrz i parking przy budynku. Dofinansowanie na to jest już zagwarantowane. Druga z inwestycji to jest inwestycja polegająca na modernizacji hydroforni w Jerzewie Starym i wartość inwestycji tam jest około 1 700 000 zł, 50% dofinansowania mamy również już zapewnione. Trzecia z inwestycji, która będzie realizowana w 2019 roku, to jest inwestycja drogowa, droga Pajewo-Kurowo, tam jest taki nieduży odcinek, około kilometra. Wartość inwestycji chyba, jak dobrze pamiętam, niecałe 2 miliony, 1 960 000. Dofinansowanie z tego też mamy zapewnione. Rozmawiałem ostatnio na spotkaniu z panem wojewodą. Mamy to zapewnione z tak zwanego funduszu, jak to u nas nazywają, tak, schetynówki, tak, potoczna nazwa. Więc z tego mamy też 50% zapewnione dofinansowania i te inwestycje na pewno będą realizowane w 2019 roku. Walczymy, tak jak mówię, jeszcze o inwestycje w Łopuchowie. Inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców Łopuchowa i pana Mikołaja Sokulskiego. Choć nie tylko, bo ta inwestycja będzie początkiem przebudowy całej drogi z Łopuchowa do Tykocina przez Niecieca. A to i potem będą i Niecieca zadowolone, i Kiermusy będą zadowolone. Także generalnie wszyscy ci, którzy w tamtym kierunku podążają, będą z tego tytułu szczęśliwi. Mówiłem też na spotkaniach poświęconych ze strażom, ochotniczym strażom pożarnym odnośnie inwestycji, które będą wykonywane na rzecz modernizacji i poprawy funkcjonowania naszego gminnego zakładu gospodarki komunalnej. Po nowym roku zaraz będziemy czynności w tym kierunku już pewne robić. Na wiosnę na pewno Państwo zauważycie już te pierwsze zmiany. Będzie dosprzętowienie tego zakładu gospodarki komunalnej, bo mamy bardzo dużo dróg gminnych, 370 ponad kilometrów dróg gminnych, które trzeba oczyścić, wyrównać, wyprofilować, nawieść.
sprzęt jest nam potrzebny z tego tytułu, że zamawiając usługę wraz z towarem od firmy zewnętrznej, koszt wykonania kilometra drogi, takiej mówię żwirowej drogi, jest dwa, a nawet czasami trzykrotnie wyższy. Więc staram się o to jako gospodarz gminy i jakby osoba nadzorująca gospodarkę komunalną, staram się o to, żeby usprzętowić naszą gospodarkę komunalną, a zakupować jedynie do poprawy stanu nawierzchni naszych dróg, zakupować jedynie tylko kruszywa. Natomiast będę dążył do tego, żebyśmy wszystkie prace na tych drogach robili sami. To nam pozwoli zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. W obliczu tego, że mamy zadłużenie na poziomie 21-22%, korzystanie z usług firm zewnętrznych jest dla nas niekorzystne, bo musimy wtedy zapłacić o wiele więcej. Posiadanie własnej siły roboczej, własnego sprzętu, zresztą panowie, państwo, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą czy gospodarstwa rolne wiecie, że najtańsza jest własna siła robocza. I do tego będę dążył, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną. Za chwilę też na wiosnę już prowadzimy rozmowy w sprawie montażu, przeniesienia w ogóle gospodarki komunalnej na plac Targowicy przy oczyszczalni ścieków i tam też montażu własnych zbiorników paliwowych, czyli wszystkie pojazdy gminne, strażackie, gospodarki komunalnej będą miały u nas swoje paliwa, będziemy mieli swoje paliwa, tak? Będziemy je zakupować w cenach hurtowych. Słuchajcie, jeszcze tutaj dwa zdania do powiedzenia ma pan radny powiatowy. Ja ze swojej strony, kończąc tą swoją wypowiedź, chciałbym i korzystając z tego, że za parę dni mamy nowy rok, chciałbym złożyć wszystkim osobom obecnym tu na tej sali, wszystkim radnym, paniom i panom sołtysom, chciałbym złożyć serdeczne życzenia. Ja wchodzę w ten nowy rok z optymizmem i taką dobrą energią do pracy. Wam również tego życzę. Efekty mojej pracy zobaczycie już w następnym roku. Życzę wam, żeby się spełniły wam wszystkie marzenia, wszystkie cele, które żeście sobie zaplanowali, żeby się zrealizowały i żeby ten rok był lepszy niż ten 2018. Jeszcze lepszy. Choć ten był dobry, ale tam następny będzie jeszcze lepszy. Także wszystkiego dobrego. Ja bym chciał jeszcze tutaj odnieść się odnośnie budżetu. Powiem tak, jestem przekonany, że on będzie jeszcze w trakcie roku ulegał pewnym zmianom i przesunięciom środków. Także tak jak pan burmistrz wspomniał, będziemy tutaj, że tak powiem, starać się, by te inwestycje na terenie gminy wykonać. Też chciałbym powiedzieć tutaj odnośnie OSP, że tutaj w budżecie dla jednostek OSP na terenie gminy, na terenie, przepraszam, powiatu białostockiego jest zarezerwowane 50 tysięcy, ale to, jak wiemy, też jest kwestia rozmowy z radnymi, ewentualnego powiększenia, czy też przesunięcia, przepraszam, z pozostałych rubryk. Także chciałbym jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie, także dziękuję. Chciałam teraz stwierdzić, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję wszystkim radnym za udział w sesji, wszystkim państwu za obecność i zamykam czwartą sesję Rady Miejskiej w Tykocinie. I również ze swojej strony i z radnych strony życzymy wszystkim państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia w przyszłym roku.